Yo. Yo. Dzisiaj jest ze mną auto marki Fuji Heavy Industries, czyli po prostu Subaru Legacy. I muszę wam powiedzieć, że poziom fajności tego auta w moich oczach nieustannie rośnie. Po pierwsze dlatego, że to Subaru. Po drugie dlatego, że ma silnik typu Boxer. Po trzecie dlatego, że ma napęd na 4 koła. Po czwarte dlatego, że to jest tak rzadki samochód, że prawdopodobnie nigdy w życiu nie zobaczysz go na żywo na ulicy. I po piąte, ostatnie i najfajniejsze, ma takie zajebiste drzwi. Wszystkie cztery. Legacy tej generacji było produkowane w latach 89 do 94, w tym przeszło w 92 roku facelifting. I moim zdaniem dobrze, że przeszło ten facelifting, ponieważ ten przedliftowy model był brzydki. Zmienił się wtedy tylko przód auta. Ten wygląda moim zdaniem dużo ciekawiej niż ten przedliftowy model. 1,44 m wzrostu, 4,62 m długości, tworząc z niego całkiem pokaźny kombi, a linia nadwozia jest bardzo zgrabna i taka zwarta. Klinowaty przód, ta dolna linia drzwi i nadkoli oraz jakby osobna linia, ta czarna linia szyb, tworzą niesamowity wygląd, jakby auto było złożone z takich dwóch różnych części. Po prostu bardzo mi się to podoba. No, gratulacje dla Japończyków za pomysł tego designu. Sedany wyglądały nieco inaczej. Linia szyb też była tak wyraźnie zaznaczona, obniżała się za maską i z powrotem podnosiła się do linii bagażnika. Super, super design, coś fajnego i przełomowego na pewno dla Japończyków w tamtych latach. Stylistyka bardzo nowoczesna, przełomowa jak na Subaru i ładna. Auto powstało jako następca modelu Leone. Design ten był również wykorzystany przy produkcji Subaru SVX, jednego z najbardziej kultowych i rozpoznawanych przez fanów motoryzacji modelu tej marki. Na niektórych rynkach oferowany pod nazwą Subaru Liberty, a także jako Isuzu Aska, czy Aśka. Było oferowane również z napędem na przednią oś lub z napędem, ze stałym napędem na 4 koła. Ten egzemplarz pochodzi z roku 94, czyli z końcówki produkcji modelu i ma właśnie stały napęd na 4 koła. Mamy wersję podwyższaną, bo były dwie. Było kombi z płaskim dachem kończącym się równo z linią ramek szyb, a także właśnie taki jak ten, o 5 cm wyższy. Fajność wyglądu tego auta nie kończy się na zewnątrz. Równie ciekawie auto wygląda w środku. Chodźcie ze mną zobaczyć Subarynę wewnątrz. Zanim wejdziemy jednak do środka, zobaczcie sobie, tutaj się zaczyna to właśnie podwyższenie dachu. Dzisiaj wygląda to dosyć dziwacznie, no jak jakiś karawan albo karetka. Tak może się to kojarzyć. No Subaru usłynęło z produkcji aut dziwacznych. Nawet jak ten model był oferowany na rynku, były jeszcze inne ciekawe pojazdy w sprzedaży, które wyglądały jeszcze dziwniej niż ten. Dobra, siadajcie z tej strony, a ja siadam z przodu, opowiem wam, ale skrzypnęło. Opowiem wam o wnętrzu. Na początek uderza nas to, że auto jest w środku bardzo niebieskie. Wszystko jest niebieskie. Tapicerka siedzeń, deska rozdzielcza, tunel środkowy. To jest niebieskie. To.
A to już nie. Deska rozdzielcza, typowa dla Japońców z tamtych lat, ale fajnie jest zaprojektowana też, bo jest skierowana w stronę do kierowcy. Mamy tutaj też mnóstwo nawiewów. Kierowca ma tutaj 3, pasażer ma jeszcze 2. Wentylowany jest fantastycznie, do tego ogrzewanie w tym samochodzie to jest jakaś po prostu poezja. Sterowanie panelów od klimatyzacji odbywa się za pomocą przycisków, co też dosyć ciekawe jak na tak stare auto. Fajnie umieszczona jest zapalniczka. Nie jest ona schowana w popielniczce, tak jak w większości aut, ale jest umieszczona tutaj przy kierownicy, jest bardzo łatwo dostępna. Też fajne rozwiązanie, jeśli chodzi na przykład o ładowanie telefonu komórkowego, bo nie musimy, prawda, otwierać popielniczki, włączać tam ładowarki, tylko mamy ją bardzo łatwo dostępną. Miałem problem z tym, żeby znaleźć włącznik od ogrzewania tylnej szyby, bo zdawałoby się, że skoro tu jest sterowanie od nawiewów i klimatyzacji, to tutaj też powinien znajdować się ten przycisk, natomiast jest on umiejscowiony zupełnie z drugiej strony i niewidoczny, bo zasłonięty przez kierownicę. Jest razem z przyciskami od uruchamiania świateł przeciwmgłowych i halogenów z przodu. Do tego mamy tutaj osobny przycisk do sterowania lusterkami, są sterowane elektrycznie i ten przycisk ma też osobny guziczek do uruchamiania podgrzewania tych lusterek, czyli nie jest tak jak w większości aut, że uruchamiamy podgrzewanie lusterek bocznych wraz z grzaniem tylnej szyby, tylko możemy sobie to rozwiązać osobno. Bardzo fajne też są przełączniki do obsługi wycieraczek i świateł, regulacje podświetlenia tablicy też mamy ukrytą w przełączniku od kierunkowskazów. Zaskoczyło mnie też umiejscowienie przycisku od spryskiwaczy szyby czołowej, ponieważ z reguły uruchamiamy w autach to ciągnąc do siebie dźwigienkę od wycieraczek. Tutaj jest to realizowane za pomocą przycisku, który jest z boku tego włącznika. Auto jest nawet całkiem nieźle wyposażone. Mamy fajnie wykończone wnętrze, może poza tanimi plastikami na desce rozdzielczej, to jednak boczki, drzwi i sama deska rozdzielcza są z dobrych materiałów. Mamy też chromowane klameczki do otwierania drzwi, pełna elektryka szyb, jak mówiłem wcześniej, elektrycznie sterowane lusterka, skórzana kierownica, elektrycznie sterowany szyber dach, który też jest niebieski. Z tym, że właściciel zabronił mi go otwierać, powiedział, że mogę go uchylać, bo otwieranie jakby działa tylko w jedną stronę, to znaczy już go mogę nie zamknąć. Typowe dla Japońców duże wskaźniki z wielkim obrotomierzem, wielkim prędkościomierzem. Jest jeszcze ten jeden bardzo fajny taki diagramik z narysowanym samochodem. Przy otwarciu drzwi podświetlają nam się skrzydła jakby na czerwono i sygnalizuje, które z drzwi są otwarte, łącznie z klapą bagażnika, a jak włączamy światła drogowe, to tutaj zapalają się takie dwie małe, śmieszne, fajne lampeczki i wtedy widzimy, że jedziemy na długich właśnie światłach. Bardzo śmieszne i fajne rozwiązanie. Fajna jest też regulacja położenia wysokości fotela kierowcy. Nie mamy tutaj dźwigni, którą musimy pompować w nieskończoność, żeby ten fotel podnieść albo opuścić, tylko mamy taką po prostu elegancką dźwigienkę, rurka teleskopowa i pyk. Poza tym podgrzewane fotele jeszcze też mamy, fajnie opisane przyciski D for driver i P for passenger. Działają, w sensie obydwa fotele grzeją. Chodźcie zobaczyć dalszą część tego auta, czyli jego tył. Tutaj miejsca nie ma jakoś rewelacyjnie dużo, nie tylko jeśli chodzi o przestrzeń na nogi. Ja jestem akurat dosyć króciutki, więc mi i tak tutaj jest wygodnie, ale chodzi o przestrzeń na głowę. Strach pomyśleć, co było, gdybym testował wersję z tym normalnym, czyli obniżonym dachem, to pewnie nawet ja bym się tutaj już nie mieścił. A to dlatego, że siedzisko jest umieszczone bardzo wysoko, jak w jakimś minivanie albo SUV-ie i to zabiera nieco przestrzeń nad głowami. Nad nami jest duża, typowa japońska lampa, tu jest umieszczona jednak nieco bardziej w kierunku tyłu auta, a nie tak jak w większości typowych japońskich aut, czyli nad fotelami pasażera kierowcy, więc daje światła wystarczająco dużo. Jeszcze coś, co się rzuca w oczy, to w drzwiach są popielniczki w jednych i w drugich, także chyba Japończycy sporo jarali. Jedna rzecz, której mi tutaj brakuje, to podłokietnik rozkładany, ale jest tutaj na tyle
mało wygodnie, że i nawet gdyby był, niewiele by to pomogło. Zaoszczędzona przestrzeń dla pasażerów z tyłu została świetnie wykorzystana na przestrzeń bagażową i to jest coś, co na pewno muszę Wam pokazać. Chodźcie do tyłu. Mariano z tyłu w Subaru Take One. Mariano z tyłu Take 21. Z tyłu tutaj mamy ciekawie umieszczoną klameczkę do otwierania bagażnika. Jest ona ukryta pod tym dumnie brzmiącym napisem Legacy. Dość niespotykane rozwiązanie, nawet jak na auto z tamtego czasu. I kiedy otworzymy tą wielką, ciężką klapę, naszym oczom okazuje się fantastycznie potężna przestrzeń bagażowa. Jest tutaj tak dużo miejsca, że spokojnie to auto mogłoby konkurować z dużymi modelami Volvo pod tym względem nawet. Mamy tutaj też ciekawie umieszczone schowki. Z jednej i z drugiej strony tutaj nawet chyba się znajduje lewarek. Tak jest. Przestrzeń bagażowa jest na tyle pokaźna, że właściciel tego auta na festiwal Woodstock pojechał nawet bez namiotu, bo po co ci namiot, jeśli masz takie rozwiązanie? Oczywiście nie spał tutaj, spał tam, bo to, co można zrobić z tym bagażnikiem, to jest kolejna twajowska rzecz w tym samochodzie. Zobaczcie to. No i co? No i teraz to się już można tutaj wygodnie położyć. O! Właśnie sobie myślę, że kiedy powiem Wam, że dla mnie to właśnie Legacy było przełomowym modelem Subaru, a nie impreza, chyba zaczynacie rozumieć, o co mi chodzi. No auto jest po prostu bardzo fajnie zaprojektowane, z mnóstwem fajnych konstrukcyjnych rozwiązań, do tego mega fajowskie. Subaru i Fuji Heavy Industries pod koniec lat 80. miało spore problemy finansowe. Nie dziwne, skoro oni produkowali auta, które miały pod maską koło zapasowe, albo były to takie modele jak Leone, czy na przykład XT, czy na przykład o ten, albo ten, albo ten. No to nie dziwne, że potrzebowali czegoś takiego, żeby się finansowo odbić trochę od dna. A, zamknę klapę, bo po girach daję. Mam nadzieję, że potem stąd jakoś wyjdę. I moim zdaniem to właśnie to. Czyli Legacy, a nie impreza, którą później Colin McRae zdobył mistrzostwo świata w WRC w 95, było tym modelem, które pozwoliło Subaru wejść na nowe rynki i odkryć dla siebie nową rzeszę klientów. Tak. Subaru w historii motoryzacji zapisało się jeszcze w jeden sposób, właśnie modelem Legacy. Miało to miejsce mniej więcej 30 lat temu, 21 stycznia, minęła właśnie kolejna rocznica od tego wydarzenia. A tym wydarzeniem było, może opowiem Wam na zewnątrz, co to było, jak tylko uda mi się stąd wydostać. Przy okazji. A wydarzeniem tym 30 lat temu była próba bicia rekordu, tak zwanego World Land Speed Record, ustanowionego przez FIA, czyli Federazione Internazionale dell'Automobile. Może słyszeliście o czymś podobnym. Mercedes 190E 2316 pobił rekord prędkości na dystansie 50 tysięcy km. Natomiast Subaru z modelem Legacy RS, czyli takim czymś w sedanie, z silnikiem 2.0 turbo o mocy 220 koni, podjęło się próbę bicia tego rekordu na dystansie 100 tysięcy km. W styczniu 1999 roku pobiło ten rekord na tym dystansie, czyli 100 tysięcy km, a wynik, jaki osiągnęli, to średnia prędkość wynosząca 223 km na godzinę. 223 km na godzinę to auto pędziło średnio, jadąc przez na dystansie 100 tysięcy km. Auto zatrzymywało się tylko na tankowanie i na wymianę płynów ustrojowych. I mimo tego jechało bezawaryjnie 223 km na godzinę średnio. No po prostu czapki z głów. I im dłużej o tym myślę, tym większe robi na mnie to wrażenie.
223 km na godzinę średnio na takim dystansie. Wyobrażacie sobie dzisiaj, nie wiem, jakiś 1.5 TSI, który pędzi z taką prędkością na tak długim odcinku? Wydaje się to niemożliwe. Tym bardziej, że rekord ten został pobity dopiero 15 lat później, czyli w 2005 roku, przez Mercedesa klasy E320 CDI i osiągnął on prędkość średnią 225 km na godzinę, czyli zaledwie 2 km więcej. Później, czyli dzisiaj, przynajmniej na stronie FIA, nie ma informacji na ten temat, żeby jakikolwiek inny producent z jakimkolwiek innym autem próbował podjąć się tego wyzwania. No, kurczę, może dzisiaj to jest już niemożliwe. I im dłużej sobie o tym myślę, to może ten 2,2 litra czysta benzyna wolnoscący nie byłby w stanie pędzić z taką prędkością, ale świadomość, że byłby w stanie to robić na przykład ze średnią prędkością 160 na godzinę bez awarii, i tak odbiera mi mowę. Macie, proszę, macie bardzo fajosko wyglądający, a do tego niezawodny na pewno samochód, który bije rekordy. A to nie wszystko, bo jest jeszcze jedna rocznica, która miała miejsce parę dni temu i to minęło 20 lat od innego wydarzenia. A tym z kolei wydarzeniem była premiera gry Colin McRae Rally, którą miałem również test na swoim komputerze i bardzo zależało mi na tym, żeby ruszyła. Kiedy udało mi się na minimalnych ustawieniach graficznych odpalić i ujeżdżać auta po rajdowych trasach, byłem mega szczęśliwy. Ale niewiele osób wie może, że Colin McRae, zanim zdobył tytuł mistrza świata w Subaru Imprezą w 1995 roku, to swoje pierwsze zwycięstwo w mistrzostwach świata odniósł właśnie Subaru Legacy RS. Tak właśnie, takim Subaru LS. No nie takim, tylko sedanem. A zanim to zrobił w zespole fabrycznym w 1994 roku, to przez 2 lata z rzędu Subaru Legacy RS wygrywał mistrzostwo Wielkiej Brytanii. Colin McRae! Więc auto ma nie tylko na swoim koncie pobity rekord prędkości na długim dystansie, ale także niezłą historię i tradycję rajdową. I to czuć w jeździe tym autem. Są pewne takie rzeczy, które sprawiają, że w tym aucie można się poczuć jak w rajdówce. No. A nie, wszystkiego wam jeszcze o nim nie opowiedziałem. Jest jeszcze parę innych fajnych rzeczy, które mi się bardzo podobają w tym aucie. Pierwsza rzecz to klameczki. Są metalowe, a nie plastikowe. Bardzo solidna rzecz. Korek od wlewu paliwa i jego mocowanie, kiedy chcemy tankować. Płynu do spryskiwaczy tylnej szyby dolewa się tutaj, nad tylnym światłem. Spryskiwacze przednich reflektorów też ma. Rowki przy szybie czołowej odprowadzające wodę z przedniej szyby, tak żeby nie ściekała nam na boczne. Nie jest to może jakieś rewelacyjne rozwiązanie dzisiaj, ale w latach 80. czy pod koniec lat 80. to też było dosyć ciekawe rozwiązanie. Ponieważ w osłonach tylnych nadkoli są głośniki, roletka ma dziurki, żebyśmy dobrze słyszeli dźwięk. Auto ma też hill holder, czyli nie stoczymy się z górki, zatrzymując się na przykład na światłach. Wystarczy wcisnąć sprzęgło i hamulec. Rączki mamy tutaj. Puszczamy hamulec. Auto stoi. Elegancko, nie? Dodajemy gazu, ruszamy. Jeszcze raz. Wciskamy hamulec razem ze sprzęgłem. Rączki tutaj, nóżka tutaj. Auto stoi. Nie zjedziemy na nikogo w korku. Bajeranckie rozwiązanie jak na tamten czas. Silnik jakoś specjalnie urodziwy nie jest. Jak widać, panuje tutaj trochę bałaganu. Układ przeciwsobny, popularnie zwany bokserem,
tudzież z angielska płaską czwórką. Co ciekawe, motor jest bezkolizyjny, czyli zerwanie paska rozrządu nie grozi nam tym, że tłoki spotkają się z zaworami, wymieniamy pasek i śmigamy dalej. Znany ze swojej niezawodności, długowieczności, żywotności oraz wspaniałego dźwięku, który wydaje... Dźwięk ten znany jest wszystkim z gierek różnego rodzaju, a także z tras rajdowych. Dobra, nie ma na co specjalnie patrzeć, zamykamy to. Motory w Legacy to były tylko silniki benzynowe o pojemności od 1,8 litra do 2,2. Dwie wersje dwulitrowej turbo doładowanej jednostki. GT miał 200 koni, RS miał 220 koni. Do tego 2,2 był też doładowany i miał 165 koni, ale nie występował na wszystkich rynkach. Tutaj mamy silnik o pojemności właśnie 2,2 litra, czyli największego dostępnego wówczas wolno ssaka. 136 koni mechanicznych mocy, jakieś 190 Nm, chyba niecałe 189. Nie jest jakąś super rakietą, ale osiągi na poziomie około 10 sekund do setki i prędkość maksymalna nieco ponad 190 na godzinę czynią z tego auta całkiem sprawnie poruszający się wóz. Jak widać, zawali drogą nie jest. Nie można się nim pościgać, ale spokojnie można się nim poruszać bez wstydu po naszych drogach. I tyle, jeśli chodzi o motory. Rądko. Chyba. Aha! Tak, tutaj jest też, to jest chyba jedna z ostatnich jednostek Subaru Legacy, przynajmniej z tych pierwszych serii, gdzie nie wymagało ono okresowej regulacji zaworów. I to jest fajne, bo w innych trzeba regulować co jakieś tam, nie wiem, 60 tysięcy kilometrów. Tu nie trzeba tego robić, więc można spokojnie sobie instalować nawet gazik, bo auto trochę potrafi spalić. Wiadomo, napęd na 4 koła, także spalanie na poziomie około 13 litrów benzyny nie powinno nikogo dziwić ani szokować. Legaz nie tylko jest wyposażony w stały napęd na 4 koła, ale posiada także rozwiązanie znane raczej z aut terenowych, czyli reduktor. I tak, to jest właśnie ta wajcha, która jest umieszczona na tunelu środkowym i możemy spokojnie gdzieś tam w jakimś większym terenie sobie tym autem nieźle poradzić, na pewno lepiej niż w wielu dzisiejszych SUV-ach. Napęd na 4 koła jest symetryczny i nie chodzi o taką symetrię, że jest rozdzielany moment obrotowy między przednią a tylną oś, tylko chodzi o taką symetrię. Jakby go przeciąć na pół między fotelem kierowcy a pasażera, to elementy układu napędowego byłyby równej długości, stąd też zastosowanie silnika typu Boxer, co skutkuje tym, że auto ma nisko położony środek ciężkości, doskonały rozkład mas, co pozytywnie wpływa na właściwości jezdne tego samochodu. Jazdę tym autem można określić tylko jednym słowem, po prostu frajda. Doskonały układ kierowniczy, bardzo precyzyjny, kierownica reaguje natychmiast na ruch i mamy świetne wyczucie drogi. Bardzo dobra praca skrzyni biegów, biegi wchodzą pewnie, a skok lewarka jest bardzo krótki. Sprzęgło ustawione jest w taki sposób, umieszczone blisko lewej strony, także bez problemu możemy użyć lewej nogi przy dohamowywaniu w ciasnych łukach. Zaskoczyło mnie jednak zestrojenie zawieszenia tego pojazdu. Jest po prostu dosyć miękki. Wydawało mi się, że Subaru będzie bardziej sprężyste, a on dosyć mocno wychyla się na zakrętach. Można nawet powiedzieć, że podpiera się lusterkami, ale nie przeszkadza to jednak jakoś w jeździe, dlatego że auto jest tak wyważone, że przy pokonywaniu szybkich zakrętów jakaś niewidzialna siła dociska go do drogi i czujemy się bardzo, bardzo pewnie prowadząc ten samochód.
taki lifestyle'owy wóz. Dlatego zjechałem właśnie tutaj, żeby wam pokazać, jak on super wygląda, no nie? Bardzo mi się zawsze podobały te drzwi bezramkowe. No zobaczcie, jak to kozacko wygląda. Jak się to otworzy, no po prostu no mega fajna rzecz. Uwielbiam to w Subaru. A jak opuścimy szybki, jest jeszcze lepiej. One chodzą, co prawda, dosyć leniwie, jak na japońskie auto, ale chodzą elektrycznie. Ta się opuszcza do końca, a ta tak fajnie wystaje. No kurde, no tak się jaram tym tematem, po prostu. Do tego jeszcze drzwi całkiem przyjemnie się zamykają. No bardziej, jak szyba jest podniesiona, to jeszcze fajnie, ale posłuchajcie. To wszystko sprawia, że auto jest doskonałym kompanem również na co dzień. Jest świetnie przemyślane, dobrze skonstruowane, niezawodne, a do tego praktyczne. Ale Mariano, ile takie co kosztuje? No tutaj sytuacja jest dosyć dynamiczna, bo kiedy 3 lata temu pomagałem mojemu znajomemu szukać tego egzemplarza, ceny wahały się mniej więcej od 4 do 6 tysięcy złotych. Dzisiaj urosły już prawie dwukrotnie i na nieporządzałego Legasia trzeba liczyć około 10 do 12 tysięcy złotych. Na sprzedaż w Polsce jest jeden egzemplarz kombi, jest to wersja GT, czyli 2.0 turbo o mocy 200 koni. Jest dużo droższy niż te 10-12 tysięcy. Jest też kilka sedanów, dosłownie kilka sedanów. Dostępność tego modelu jest bardzo niska, a to dlatego, że model ma jedną zasadniczą wadę. Nie jest wolny od korozji i jak widać, także w tym egzemplarzu ruda nie omija nadkoli przednich, tylnych czy progów. No i to już dyskwalifikuje pojazd po 30 latach od momentu jego wyprodukowania do dalszej eksploatacji. I to też sprawia, że ciężko będzie w ogóle znaleźć tego typu pojazd na sprzedaż gdziekolwiek. Warto poszukać na rynku niemieckim, tam takich aut może być nieco więcej. Natomiast trzeba się liczyć również z tym, że będzie trzeba za niego sporo zapłacić, a pamiętajmy, że to jest auto jednak już dosyć wiekowe. Nie zmienia to faktu, że może to być dobry materiał na Youngtimera, dlatego że ceny, podejrzewam, będą nadal rosły i te 10 tysięcy, które dzisiaj trzeba zapłacić za dobrze wyglądające Subaru, to jeszcze nie jest ostatnie słowo rynku i na pewno te modele będą rosły w cenę, a poza tym na zlocie, jeśli będziecie posiadać takie auto i się pojawicie, na pewno nie spotkacie drugiego takiego samego auta, a na pewno nie spotkacie już drugiego takiego samego auta gdzieś w swoim mieście, stając na światłach czy parkując pod supermarketem. Z takimi autami jest też tak, że poziom fajności właściciela rośnie wprost proporcjonalnie do fajności auta. Między innymi dlatego, że spotykając ludzi na ulicy, często można usłyszeć, że naprawdę ładny te Subaru. Naprawdę, pierwsza klasa. Chociaż nie jest to mój samochód. Spytałem właściciela, czy myślał o tym chociaż przez chwilę, żeby go sprzedać. Powiedział, że nie, absolutnie nie ma takiej możliwości. Włoży trochę kasy w blacharkę i dalej będzie się cieszył tym pojazdem, pokonując z nim kolejne kilometry i jeżdżąc z nim dalej na co dzień. Cóż, ja siadam za kółko, bo dostałem to auto na cały weekend, więc mogę się nim jeszcze troszkę pobawić. Ciebie zapraszam na kolejne odcinki na moim kanale Automarian. Szykuję następne fajne wozy z lat 90. zupełnie różne od nudziarskich polonezów i dużych Fiatów. Także zapraszam Cię do oglądania. Tymczasem trzymaj się, cześć!
bokserach. Oczywiście redukcja też tylko z międzygazem.